O, mam. Dobra, czat, słuchajcie. Bardzo ważne garści informacji. Wczoraj, już to w ogóle się pojawiło chyba wczoraj w trakcie streama, więc wczoraj tego nie zrobiliśmy na bieżąco, ale mamy wyniki Steam Awardsów z 2023 roku, gdzie głosowali tylko użytkownicy platformy Steam. I przeglądniemy sobie, skomentujemy wszystko i zobaczymy, jak bardzo się to zgadza. Już słyszałem, że jest kilka memicznych wyborów. Gra roku, Baldur's Gate 3. Chyba nikogo to nie dziwi. Czy mogę zobaczyć... O, inne gry, które partycypowały w tym i doszły do finału. Little Company, Baldur's Gate, Hogwarts Legacy, FIFA 24, Star i Resident Evil 4. A to jest w ogóle ciekawe, bo Little Company to jest bardzo malutka gra i wyprzedziła Starfielda, Diablo 4 i inne tego typu rzeczy. Co mamy dalej? Labyrinth, gra VR. Nic wam nie powiem więcej na ten temat, bo po prostu nie znam tych gier, nie gram w takie gierki. Labor of Love Award, Red Dead Redemption. Zdobywa nagrodę miłości związaną z pracą? Nie wiem. Czyli gra, która już jest jakiś czas na rynku, ale nadal bardzo dużo supportu dostaje i ludzie ją nadal kochają. No to mamy Red Dead Redemption. Kurde, wy tak czekacie na tego Red Deada, że ja go ogram. Czy zasłużone? Szczerze nie wiem. W Red Deada jedynkę tylko grałem. Nawet chyba przyszedłem jedynkę, jak wyszło na Xboxie, to było... 13 lat temu, tak mi się wydaje. Jak nie więcej. Dotka. A Dotka to jest moja nominacja. O, tutaj widać też moje nominacje. Faktycznie. I Dota też w finale była. Apex Legends, Dota, Rust, Deep Rock Galactic i RDR 2 faktycznie była w finale. Best Game on Steam Deck. Oho, Hogwarts Legacy dostał za najlepszą grę na Steam Decka. Ja głosowałem na Brotato. I to Brotato też faktycznie zajęło drugie miejsce. Patrzcie, bo są podświetlone, tak? Rzeczy, które miały drugie miejsce. Tak, Brotato też bardzo wysoko zostało docenione. Diablo 4 tutaj też było całkiem śmieszne. I Dredge, tego Dredge'a dużo osób chwaliło. Better with Friends Award dostało Little Company. A tutaj chyba nie głosowałem, ale był też Dark Tide, Sons of the Forest, Sunken Land. To całkiem ciekawe. Outstanding Visual Style Award. Dostały Atomic Hearts. Ja tutaj głosowałem chyba na Lies of P i widzę, że nawet się nie znalazło w finale. Darkest Dungeon też przepięknie wyglądał, to prawda, ale gra nie zasługuje na żadną nagrodę. Niestety jest totalnie do dupy w porównaniu do jedynki. Ja w Atomic Hearts nie grałem. No i mimo wszystko to jest FPS, ale dużo słyszałem o tej grze. Słyszałem, że... Atomic Hearts mają dużo takich jakby freudowskich bardzo mocno zabiegów filozoficznych i że super to się prezentuje w tej grze, że te bliźniaczki świetnie siadają, świetnie. Co mamy dalej? Most Innovative Gameplay Award. Dostał Starfield. Ja głosowałem, a nie, w finale był Contraband Police też, giga dobrze. Ja chyba tutaj nie zagłosowałem na nic, ale ten Starfield, ja wam powiem, że się zastanawiam, czy to dla Becky nie wygrało. The designers of the game are front lines of creative experimentation, bringing a fresh perspective and brain-breaking surprises. Czyli gra, która miała dosłownie... Tego nie trzeba chyba nie tłumaczyć. Mózgowo łamiące niespodzianki. To chyba zgadzam się, wiecie, z tym Starfieldem. Naprawdę. W pełni się tutaj zgadzam. Best Game You Suck At Award dostało Sifu. Lords of the Fallen było w finale. Trochę Becka. Ej, a ja nie dałem też Lords of the Fallen dla Becky, nie. Ja gdzieś chyba dałem Lords of the Fallen. Best Soundtrack Award dostało The Last of Us. Outstanding Story Rich Game Award. Dostał Baldur's Gate, Lies of P też był. O chłopie, jakiś azjatycka gierka o randkowaniu. To jak najbardziej, bardzo dobrze. Sit Back and Relax. No i ESO dostał Dave the Diver. Ciekawe podsumowanie. No raczej tutaj nie ma nic takiego niesamowitego. No to co, te ważne takie kategorie, które faktycznie pokazywały, czyli gra roku i no, ten Steam Deck, Better with Friends i ta druga taka była jakaś ważna kategoria, Outstanding Story Reach. Czyli bez żadnych jakichś takich śmieszków kategorię Baldur's Gate'ik dostał. A Steam ma dużo takich kategorii typu Sit Back and Relax, no nie? To są takie kategorie dla kategorii. Bez soundtrack dostało The Last of Us. No bo najlepsza gra, w którą jesteś słaby, nie?
Ale ten najbardziej innowacyjny gameplay Starfieldzik to przepiękne. No wreszcie, Starfield, słuchajcie, zgarnął jakąś nagrodę. Jak była ta sytuacja, że Sony nie zgarnęło ze Spidermana żadnej nagrody, to zrobili swoją galę rozdania nagród i sobie przyznali nagrody, no to przynajmniej Starfield teraz nie musi z Xboxem robić taką, bo może się pochwalić, że w jednym miejscu zgarnął tą nagrodę.